Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku. Właśnie znajduję się na terenie opuszczonego cmentarza. Na cmentarzu znajduje się kaplica z 1856 roku, jak i krypta grobowa niemieckiej rodziny von Zedlitz, coś takiego. Nie znam niemieckiego, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Za mną znajduje się właśnie grób tej rodziny. Zobaczcie sami. Na samym początku zobaczcie to, ile tu się wala butelek i puszek po alkoholu. To jest nieprzyjemna sprawa w takich miejscach. Ten cmentarz jest bardzo zaniedbany. Pokażę Wam jeszcze, jak prezentuje się brama tego cmentarza. Brama właśnie zakończona takimi krzyżami na samej górze. Tutaj znajdują się jakieś groby. Jak widzimy, wszystkie są zarośnięte taką bujną roślinnością, bodajże to jest bluszcz. Tych grobów znajduje się tu co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Tego nie wiem, ale w większości wszystkie są zarośnięte, ich nie widać. Przed nami kaplica z krzyżem. Tutaj mamy jeden z lepiej zachowanych grobów. A jak widzimy, zobaczcie, te wszystkie groby są pożarte, że tak powiem, przez tą roślinność. Kawałek tablicy grobowej. Wszystko po niemiecku. Tutaj najlepiej zachowane chyba. Ale niestety już nic nie możemy przeczytać. Sama kaplica z daleka prezentuje się tak. Dach cały runął. Był pokryty dachówką. Może zajrzyjmy do tej kaplicy. Tak prezentuje się ta kaplica od frontu. Tam mamy datę 1856 rok. Po lewej stronie alfa, po prawej omega, czyli początek i koniec, jak to w Biblii napisano. Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie mamy takie wnęki, tak zwane nisze, w których kiedyś znajdowały się jakieś figurki, być może aniołki, ale chyba już zmieniły właściciela albo po prostu zostały zniszczone doszczętnie. No wejdziemy do środka, ale ja już widzę, że jest totalnie zdewastowany, zniszczony środek. Zobaczcie, jakieś napisy wydrążone na ścianach. Ściany już pomału zaczynają się walić. Zobaczcie, jak fajnie prezentuje się wejście do tego cmentarza, z tego kadru. Te fajne drzwi zachowane jeszcze, powiedzmy ramy same, ale te drzewa wszystkie obrośnięte bluszczem do samej góry, dodaje to takiego klimatu troszkę temu miejscu. No i tutaj widzimy właśnie tą kryptę grobową, w której niegdyś złożone były ciała tej oto rodziny. Postaram się wejść do środka.
i zobaczyć, co jeszcze zachowało się w tej krypcie. Sama krypta prezentuje się tak. Wszystko z cegły. Na samym początku jakiś kawałek figurki, prawdopodobnie aniołka. Nieładnie, bo ktoś tutaj sobie jakieś śmietnisko zrobił. Tam mamy jakieś śmieci, tam ma jakieś śmieci wyrzucone. Tu jeszcze kawałek płytek chyba. Tu było to wyłożona podłoga tutaj płytkami. I czego się nie spodziewałem, no to zobaczcie, znajdują się tu kości. Tu jest kawałek kręgosłupa, mamy kawałek kości żebrowych i w ogóle tych kości wala się tu sporo. Tutaj kolejne. Kolejny kawałek kręgosłupa. Nie spodziewałem się tego w środku, dlatego zawijam stąd szybko. Nad nami płyta grobowa, która jest już zarośnięta bluszczem i nie widać jej z góry. Dobra, ja już opuszczam to pomieszczenie. I zamykam tą kryptę. I wraz z tym zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam na kolejne produkcje. I na razie.